Witam wszystkich, jestem Angelika. Jestem na kursie kategorii B w kursancie. Super. Tak, startujemy, Angelika. Staramy się, my jesteśmy na etapie, na końcu kursu w zasadzie, więc staramy się już wszystkie elementy dokładnie realizować te zgodnie z zasadami, które poznaliśmy. No i spróbujemy. Wpuścić, poczekać. O, wielki taki jedzie. Dobra, Angelika, ale spróbujemy, bo nie możemy jeszcze jechać. Prawa strona. Potknięcie się musi być, tak? Tak. Łącznie z tylną szybą. Przed ruszeniem. Aha, raz, dwa. No, dobra. Taki jest wymóg, więc włączamy się do ruchu. I pamiętajmy, że dotyczy też jazdy, ten upewnienie dotyczy jazdy pasem ruchu do przodu, do tyłu, czyli na łuku. Tak samo. Tak samo. Punkty. Tak jest. Wjeżdżamy ze szkoły, tutaj widać mamy wąsko. Dobrze, bardzo wąsko. Super. Dobrze. Dobra. O, dobry pomysł, żeby tak się wyminąć. Dobrze. Super. W lewo poproszę. Zgadzamy się, po prawej stronie nikogo nie ma. Super. Nie szkodzi, nie szkodzi. Zapnamy. Dlatego, że było bardzo wolno i próbowałaś na dwójce. A w prawo poproszę. Tak. Tak, no warto poprawić bieg, żeby... Nie szkodzi, nie, nie, bo to był akurat, ja mam wypięty pasem. Dobrze, spróbujemy pojechać na chwilę na plac, tam zrobimy tylko łuk i górkę i pojedziemy sobie dalej. Czyli jedziemy prosto, tak? Tak, prosto. Dobrze, dobrze się rozliczałaś. Warto na skrzyżowaniach tego typu, gdzie tramwaj przecina drogę, warto się rozejrzeć, mimo że dla nas jest osobna sygnalizacja i dla tramwaju jest osobna. I na skrzyżowaniu najbliższym w prawo, poproszę. Byłoby fajnie, byśmy jeszcze o tym pamiętali. Od razu po wyjeździe, dobra? Żeby sprawdzić w ogóle, co się dzieje za nami bezpośrednio ze samochodem w momencie wyjazdu i włączenia się do ruchu.